Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie na temat kosmetyków Vichy Laboratories. Jest to marka francuska koncernu L'Oréal, która specjalizuje się w produkcji kosmetyków pod szyldem dermokosmetyków. W kosmetykach Vichy, w portfolio marki Vichy znajdziecie wiele kosmetyków, tam de facto do pielęgnacji skóry twarzy, do pielęgnacji skóry ciała, do włosów, kosmetyki kolorowe. Także nie można powiedzieć, że Vichy ma okrojony asortyment, ponieważ Vichy ma naprawdę szeroką gamę kosmetyczną i z jednej strony to się ceni. Jak najbardziej, bo okej, mają bardzo dużo kosmetyków w swoim asortymencie i potencjalny konsument mógłby wybrać coś dla siebie. Zdecydowanie. Na pierwszy minus, który chciałbym z Wami omówić, są to ceny kosmetyków marki Vichy. Kosmetyki Vichy kosztują orientacyjnie 70, 80, 90 zł, 150. A teraz ta nowa seria, nawet Neovadiol Menopauza, ponieważ Vichy kontynuuje kampanię kobiety bez menopauzy, że w trakcie menopauzy również kobiety mogą być piękne i niezależne. Także z jednej strony inicjatywę kampanii popieram, ale z drugiej strony jest to marka, której nie lubię. I to nie jest film, który ma na celu atakowanie marki kosmetycznej albo pojazd jej tutaj na poziomie level hard, tylko dzisiaj wyrażam swoje zdanie jako nadzwyczajnie w świecie człowieka, który zna się na składach kosmetyków, który umie te składy kosmetyczne odczytać i wyrazić swoje zdanie na temat tej marki kosmetycznej. Także to będzie moja jakby subiektywna opinia, ale jednocześnie konstruktywna krytyka. Ja marki Vichy i kosmetyków Vichy zdecydowanie nie polecam nikomu. Nikomu. Nie chodzi już mi tutaj o ceny kosmetyczne, a mianowicie chodzi mi o składy. W kosmetykach Vichy znajdziecie bardzo dużą ilość mikroplastiku, produktu, składnika, który jest szkodliwy dla środowiska wodnego i dla nas samych. Badania naukowe również udowodniły, że nagminnie stosowane kosmetyki z mikroplastikiem przez kobiety w ciąży, w szczególności płyny do higieny intymnej i wiele innych kosmetyków, które mają kontakt z naszym ciałem, udowodniły badania naukowe, że wykryto mikroplastik w płodach. Także no, badania naukowe mówią same za siebie i to już jest dla mnie rażący znak, aby uciekać od mikroplastiku, choć jestem 100% facetem, a nie kobietą i ja w ciąży nie zajdę. Ale okej, to jest temat taki abstrahujący. Oprócz mikroplastiku w kosmetykach Vichy znajdziemy tonę alkoholu denaturyzowanego, który niszczy barierę lipidową, rozpuszcza ją i trwale ją uwrażliwia. Zachapałem się powietrzem i nie mogłem powiedzieć słowa. Dodatkowo w kosmetykach Vichy znajdziecie przeciwutleniacze, jakimi są BHT i BHA. BHT i BHA. Są to antyutleniacze, które przedłużają trwałość kosmetyku, które powodują, że żadne mikroorganizmy w kosmetykach się nie rozwiną i kosmetyk nie zjełczeje ani się nie popsuje, ale są to związki podejrzewane o właściwości kancerogenne. Próby, które były wykonywane przez naukowców na szczurach, był im wszczykiwana bardzo osłabiona dawka BHT przez jakiś czas, udowodniła, że wykazano właściwości kancerogenne, czyli no, nadzwyczajnie w świecie rozwinął się rak. Ja jestem wielkim wrogiem testów na zwierzętach, a marka L'Oréal, a dokładniej no to Vichy to jest podmarka L'Oréala, testuje swoje produkty na zwierzętach. Ja nie byłem, jakby tutaj Wam powiedzieć, na bieżąco z tą marką przez ponad 2 lata, ale teraz jak już jestem i zacząłem to sprawdzać, widziałem ich kampanię, że nie testują na zwierzętach, mówię fajnie, naprawdę, że L'Oréal przestał testować na zwierzętach, to była bardzo ciesząca mnie informacja, ale niestety nic bardziej mylnego. L'Oréal w Polsce nie przetestuje swoich kosmetyków na zwierzętach, bo jest to zakazane, ale w Chinach to zrobi. Kosmetyki pod szyldem Garnier są wycofane z rynku chińskiego, czyli tam kosmetyki Garniera już nie są testowane na zwierzętach, a Garnier jest L'Oréalem. Ale czyste kosmetyki pod szyldem L'Oréal Paris, Vichy, La Roche-Posay są sprzedawane dalej na rynku chińskim, czyli niestety no, są zobowiązani do wyrażenia zgody na testowaniu ich na zwierzętach, surowców kosmetycznych i całokształtnie stworzonej formuły kosmetycznej, która już jest de facto gotowa.
i tylko sprawdzić, czy ona będzie bezpieczna. Także w Chinach są przeprowadzane w dalszym ciągu testy na zwierzętach na kosmetyki L'Oreal i między innymi kosmetyki Vichy, więc w mojej ocenie, no jak ja mam to inaczej nazwać? Dla mnie jest to oszustwo, ponieważ, no dobra, fajnie, że kosmetyki Garniera już nie są testowane, bo wycofane są z rynku chińskiego i w Chinach nie ma Garniera, ale są inne kosmetyki koncernu L'Oreala, które są testowane na zwierzętach. Więc ja w dalszym ciągu nie popieram tego koncernu kosmetycznego i dla mnie nieważne jest to, że na przykład Garnier, mimo tego, że jest L'Orealem, nie jest tu sprzedawany w Chinach i nie jest testowany na zwierzętach, skoro inne produkty marki są testowane na zwierzętach, więc ja nie zamierzam wspierać takiego koncernu, który maltretuje zwierzęta i to mi się bardzo nie podoba. Ponieważ jest tyle w dzisiejszej dobie technologii. Są po prostu laboratoryjnie odtwarzane komórki ludzkiej skóry, bądź komórki podobne do ludzkiej skóry i są stworzone tkanki, na których wiele producentów testuje kosmetyki, sprawdza ich skuteczność, bo się da w warunkach laboratoryjnych, poza innymi warunkami się nie da i się da. I naprawdę tu już nie jesteśmy w komunie, już nie żyjemy w komunistycznych czasach, już naprawdę... To jest XXI wiek, moje kochane skarby, i testy na zwierzętach w XXI wieku to są dla mnie po prostu karygodne. I ja nie przyłożę ręki do popierania marki kosmetycznej, która testuje swoje kosmetyki na zwierzętach. W moim krótkim komentarzu Vichy ma tragiczne składy kosmetyków i jeżeli ktoś chce ich używać, proszę bardzo, niech ich używa. Każdy ma prawo do decydowania tego, co używa, kiedy używa, o której godzinie używa i co kupuje, tak? Ponieważ ja nikomu nie zamierzam zaglądać w portfel albo przed kimś stać w aptece i nie kupuj tego, bo to jest syf. Ja nie mam zamiaru tutaj nakłaniać was do tego, abyście nie kupowali tych kosmetyków. Jeżeli wam się podoba udawany efekt, czyli jak mikroplastik oblepi w skórę i zapewni natychmiastowy efekt wygładzenia skóry i sztucznego liftingu od mycia do mycia, proszę bardzo, można kupować, ale wspieracie też koncern, który testuje swoje produkty na zwierzętach. Oczywiście też Vichy rekomenduje wam, możemy tu też łatwo sprawdzić skuteczność tych kosmetyków, jeżeli chodzi o ich skuteczność globalną, ponieważ można sprawdzić obietnice producenta, czyli na przykład ujędrnienie skóry, redukcję trądziku, redukcja różnego rodzaju defektów skórnych. I tak naprawdę używając kremu Vichy, wasza skóra w trakcie stosowania jest bardzo gładka, wygładzona, myślicie, że naprawdę coś tam się dzieje. Ale umyjcie buzię i nie nałożcie tego dnia kremu z Vichy i zobaczycie, że wasza skóra w dalszym ciągu jest taka sama, jaka była. Nic złego, nic tam się w głębszych warstwach skóry nie zadziało pozytywnego, długofalowego, żebyśmy mogli mówić o działaniu perspektywistycznym. To są efekty złudne, udawane i natychmiastowe. Okej, są natychmiastowe, ale nie są długoterminowe. Ja żadnych kosmetyków marki Vichy nie polecam i nie będę polecać. Ja swoim znajomym, przyjaciółkom i wszystkim innym będę odradzać stanowczo kosmetyki Vichy. Tak jak i La Roche-Posay i kosmetyki koncernu L'Oreala. Powiem wam tak, Palliho 6, że L'Oreal, i ja już nie mam uprzedzenia naprawdę do tej marki, jak miałem te 2 lata temu, ale dalej jej nie lubię, po prostu jej nie lubię. Gdyby przestali testować na zwierzętach całość, poprawili składy kosmetyczne, czemu miałbym ich nie polecać? Dlaczego miałbym ich nie polecać, skoro jak najbardziej wtedy okej, i sam bym coś kupił. Ale jeżeli marka przez tyle lat ciągnie te same praktyki, no... Nie. Z mojej strony na pewno nie będzie tu żadnych rekomendacji. Także na kosmetyki Vichy uważajcie, w szczególności na nową linię menopauzalną. W składzie tam nie ma nic ciekawego poza oblepiaczami. Seria kosmetyków Normaderm napakowana alkoholem i mikroplastikiem też nie warta swojej ceny. Kosmetyki Dercos przereklamowane też nie warte swojej ceny zdecydowanie i wiele innych produktów. W opisie na dole będziecie mieli składniki, które występują w kosmetykach marki Vichy. Możecie łatwo poddać to analizie i sprawdzić, jeżeli macie kosmetyki Vichy w domu, czy ten składnik nie występuje, albo jeden z tych składników nie występuje. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli wam się ten filmik podobał, proszę o zostawienie łapki w górę. Dziękuję wam serdecznie. Buziaczki wielkie. Hej.